Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile pojazdów możesz wezwać w GTA Online naraz? Nie? A ja tak, dlatego to sprawdzimy. Ale najpierw może się odpowiednio ubiorę. Kombinezon od Stos Customs. Jedymy. Na początek, agencja. Tutaj bierzemy sobie śmigłowiec. Super woli to agencji. I sobie go od razu ustawimy. Tutaj są lampy. Trochę niemiło, więc może ja wyląduję sobie gdzieś tutaj. To będzie pierwszy pojazd, który został dostarczony. Ma swoją ikonkę, więc go zaliczamy. Bo będę brał tylko i wyłącznie pod uwagę te pojazdy, które właśnie mają swoją własną ikonkę. Więc tak, jest super wolito agencji. I tak, teraz wyjmuję telefon. Bardzo często będę z niego korzystał, ale tutaj jest Franklin. Dzwonimy do niego, bo wydaje mi się, że mogę wezwać jeszcze jeden pojazd z agencji. Ale czy mam rację? Firmowy SUV. Proszę. Jest, wysyłam furę. Ten mi zostanie? Czy zniknie? Powinien zostać. O, pojawił się. Niedaleko są dostarczony. Jest tutaj. Dobra, lecę po niego. No i mamy. Jakby co, zobaczcie, ma pancerz, bo jeżeli macie kupiony właśnie warsztat w waszej agencji, to ten pojazd właśnie będzie pancerz posiadał. Taka ciekawostka. Jest to od tego zależne. Więc dobra. Parkujemy go sobie tutaj idealnie. I lecimy po kolejnie. Właśnie, w agencji miałem jeszcze kolejny pojazd do wyzwania, ale one chyba się wykluczają. Tak, jest w użyciu. Okej, okay. Czyli to jest tutaj już ogarnięte, więcej z agencji nie wyciśniemy. Mamy taką specjalną kategorię, duże pojazdy. Jest jacht, ale go nie liczymy, bo bardziej to liczę jako nieruchomość. Dalej jest MCO, Avenger, Terror Bike i Kosatka. Możemy mieć tylko i wyłącznie wezwaną jedną rzecz z tych czterech. Polecimy sobie oczywiście z Kosatką. Więc ja sobie siadam ze sterami i może ją ustawię w odpowiednie miejsce. Obok reszty. To nie jest prosta rzecz, bo za chwilę o coś zahaczam. Ale mam nadzieję, że uda mi się tam wpłynąć. Ojejoj. Mam nadzieję, że uda mi się wpłynąć, powiedziałem. No nie! Utnęłem na mieliźnie. A nie, jednak nie. Dobra, damy radę. O! No i znowu zahaczyłem. Chyba tam Jerzeja Wiślana. Kurde. Nie, no żartuję. No nie, 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 teraz duży skręt. Ojojoj. Wiecie co? Może ja nie będę już tak za bardzo skręcał. Polecę po prostu prosto. I powiedzmy, że to jest to miejsce, w które chciałem popłynąć. Będzie w miarę git, powiedzmy. O, dobra. Już więcej nie da rady. Wyskakujemy stąd. Możemy sobie wezwać, albo po prostu wyjąć prosto z kosatki naszego sparoła. Więc sobie teraz to zrobimy. I teraz czas go ładnie ustawić koło całej reszty. Nie, jeden pojazd mi zniknął z agencji. Ojojoj. Dobra, czyli niektóre pojazdy... Nie, kosatka też... Nie, dobra, ale ona nie zniknie. Jest na mieliźnie, ale nie zniknie. A pojazd z agencji zniknął. Kurde, niemiło. Dobra, więc tam ogarnięte. Teraz duże pojazdy, kosatka, wezwij ponton. Ponton jest, wezwany. Koło nas. Więc tak, jak teraz mamy cztery pojazdy, miały być pięć, ale jeden znikł. To co teraz? Dzwonimy sobie do Pegasusa. I tutaj ewidentnie brakuje mi jeszcze jakiegoś helikoptera. Więc sobie wezwiemy na przykład Buzarda? Nie no, zaraz Buzarda dostawię tutaj. Więc może polecimy sobie z Savage'em na przykład. Może być. Dobra, zaletwił się już. Ej! Pojazd z agencji też tutaj nie ma? Też mi znikł? Nie, pojazd z agencji jest, ale jego ikonka zniknęła. Kurde. To pewnie przez to, że wszedłem do kosatki, a może tego, że się oddaliłem. Kurde, któraś wersja to jest prawdziwa. Ale tego się nigdy nie dowiemy. I pojazd z agencji dalej jest. A nie kłam, czemu ikonka zniknęła? Czy jestem w stanie z niego korzystać? Zaraz sobie to ogarniemy. Ale może najpierw go ustawię, tak może koło całej reszty, chociaż cały jest kurde ogromny. A ja potrafię świetnie pilotować, mam licencję. Niczym freeze. Nie mogę wsiąść. Kurde. Niemiło. Polećmy jeszcze z jednym helikopterem, więc jak Securo.
Prezes, pojazdy prezesa był za cych. Nawet się zrespił gdzieś tutaj obok, więc nawet go nie będę ruszał. Więc to mamy. Teraz potrzebujemy jeszcze czego? No oczywiście pojazd osobisty, nie? Ale może to sobie zostawię na później. A też dobra, polecił już z tym. Ja sobie wezwę kurde opresorka, niech będzie. Więc opresor MK2, proszę, może się odwrócę plecami i się zrespił koło mnie. Halo, halo? Aha, no zajebiście się zrespił. Dobra, zaparkujmy. Jest jakieś miejsce tutaj specjalne do opresora? Nie. Więc zaparkujmy go sobie normalnie. Teraz tak, może skorzystamy z tych nowych opcji. Agent 14. I tutaj też jest opcja wyzwania sobie pojazdu. Od niedawna. I na przykład może być to Zion, Granger, Mesa, Manches, Verus i wózek transportowy. Najciekawszy jest wózek transportowy, więc sobie go wezwę. A, i się zrespił bardzo blisko. Zajebiście. Ja go lekko przestawię. Więc kolejny pojazd wezwany. Teraz od razu dzwonimy do tego gościa z klubu nocnego. Tonego, bo u niego też się pojawiła ostatnia opcja na wezwanie pojazdu. Więc skorzystamy sobie z tego. Więc Tony. Jest tak, Shafter V12 albo Patriot. Shaftera lubię, ale wezwę Patriota, bo się wyróżnia. Cyk. Ogarnięte. A, i się zrespił też koło mnie. Bardzo blisko te pojazdy się respią. Zajebiście. Tylko gdzie go zaparkować teraz? Ojojoj. A, jeszcze ma fioletowe neony. A w sumie to w kolorze Tonego trochę tak. Dobra, zaparkujmy tutaj. Trzy miejsca zajmijmy. Teraz tak, czy pojazdy od Imani też się liczą? Może. Więc zadzwonimy sobie do Imani. Hello, Imani. W ogóle taka ciekawostka jest, ona może nam zrespić pojazd, który nazywa się... jak on się nazywa? No ten policyjny. Motocykl w kolorze czarnym. Bo chyba te pojazdy, które respi Imani zawsze są czarne, więc możecie mieć policyjnego czarnego. Jak wam się taki oczywiście wylosuje. Namierzyło mi. Gdzie on jest? Tu jest. Polecimy po niego. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie znaczy, nie znika zaraz. Bo się zirytuje. Tym razem co dostałem? Dostałem... Bati 801, jest faktycznie czarny. Rzadko z tej opcji, znaczy rzadko. Dwa razy korzystałem z tej opcji, teraz raz. I raz kiedy nagrywam materiał o zmianach w DLC. Też o tym wspomniałem. A też jak mamy motorek. Albo motocykl. To różne wersje. Więc tak, ogarnięte. Co jeszcze? Jest pani piekarz jeszcze, no tak. Więc tak, dzwonimy sobie do niej. I tutaj też nam daje pojazd. Chcemy pojazd luksusowy. I niech to będzie na przykład... Super Diamond. I też... Czemu ona tak daleko mi to respi? Kurde no. Ja się naprawdę boję, że zaraz zaczną mi znikać. Więc nie chcę się za bardzo oddalać. Dobra, wszystko jest. Gdzie to postawimy sobie? No dobra, niech to będzie. Cyk. I teraz tak. Jeszcze możemy sobie coś wezwać. Kosatka. A, dobra, to jest akurat normalna informacja. Musimy jeszcze raz zadzwonić do naszej agencji. Zdecydowanie. Jeszcze raz dzwonimy po firmowego SUV-a. I zobaczysz, że ma kompletnie inną ikonkę. Jest biały. Na mapie, a nie żółty. Jak większość tych pojazdów od NPC-ów. Więc sobie go musimy wstawić jeszcze raz. Dlaczego on mi zniknął, nie? Kurde no. A, postawmy sobie go gdzieś tutaj na środku. Już nie będę parkował. Dlatego, że teraz... chyba wszystko wyczerpałem. Jeszcze ten, kurde, helikopter w sumie agencji jest interesujący. Chętnie bym go tutaj dał, ale boję się, że wszystkie inne pojazdy mi zniknął. Więc jego damy na sam koniec. A teraz podzwonimy do różnych osób. Asystentka. I teraz tak. Możemy sobie wezwać luksusowy śmigłowiec. I jeżeli zabijemy kierowcę, jest to nasz pojazd. Więc to mamy. Dzwonimy sobie jeszcze po kolejną rzecz. I niech to będzie taksówka. Zobaczcie, już tam sobie ląduje gdzieś helikopter. Jedzie do mnie taksówka. Wezwijmy też pogotowie, bo mnie pojebało. Więc 911. Potrzebuję karetki. Cyk. Więc to też mamy. Coś jeszcze? Chyba nie.
Wszystko wyczerpałem. I patrzcie, jest taksówka! Jak przyjechałem, ma własną ikonkę. Więc super. Ja zawsze zabijałem typa szybciej. Niż przyjechał. Więc mamy to ogarnięte. Więc tak, na mapie mamy tak. Jedną ikonkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą. 11 pojazdów mam na mapie. A nie, sorry, bo jeszcze opresor się ukrył. Więc tak, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12. 12 pojazdów. I jeszcze karetka gdzieś tam jedzie. Słyszę ją cały czas, ale chyba nie jest w stanie dojechać. Tyle, chyba nic więcej się kurde nie uda. A jeżeli coś jednak pominąłem, to dajcie znać w komentarzach. Na koniec jeszcze spróbujemy sobie tego z agencji tutaj przeprowadzić gościa, ale wątpię, że to się uda. Raczej kiedy odejdę jakoś gdzieś dalej, albo po prostu wejdę do jakiegoś budynku, to mnie wszystko poznika. No ale zobaczymy. Dalej jesteś tam? Stój w miejscu, nie ruszaj się, wszystkie są. Jestem przy wejściu do agencji. I teraz. Czy te pojazdy dalej tam są? A, teraz zniknęły, widzieliście? A przed chwilą były. Kurde, czyli znikają niestety, nie jak dalej. Ale jakbym mniej więcej tutaj, to jeszcze były. Dopiero kiedy jestem tutaj, znikły. Więc nie ma już sensu brać tego helikoptera, bo tak czy siak te pojazdy tam poznikały, będzie ich mniej niż przed wyruszeniem w drogę po helikopter. Tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Łapka w górę, pamiętajcie, siebie, cześć, elo. Znaczy elo, co ja gadam.